wyrwanie Sebastian Szosta w niebieskim kasku. I pytanie, czy pozwoli mu na to Jack Holder. Nie pozwoli na te szaleństwo juniorowi Ostrowi, chociaż ten naciska cały czas Jacka Holdera i odbija drugie miejsce. Cichym bohaterem na pewno będzie Sebastian Szosta, który, proszę, jeszcze do samego końca próbuje postraszyć Chrisa Holdera. W żółtym już próbuje tutaj nabrać prędkość Śmieciński, ale wyczuwa te ataki. Gapiński, proszę, kapitalna robota Gapy. Z tego wszystkiego korzysta Grzegorz Walasek na 5-1, zatem Ostrowianie. Miedziński dwoi się i troi. Fantastyczna walka o drugie miejsce. I za chwilę wiodą w ostatni łuk, ostatnie metry. Walasek czy Miedziński? Miedziński jedzie bardzo szeroko. I co? I będzie drugi Miedziński. Kto najlepiej? Czyżby ten, który wszedł dosłownie przed momentem na świeżości żużlowej, czyli Jeppesen za Okoniewskiego, a na drugim miejscu Cyfer. Jeżeli tak to się zakończy, Ostrowia wygra 5-1 i zmniejszy prowadzenie Apatora Toruń do zaledwie 4 punktów. I to się dzieje. Jeppesen kontra Musielaki, Chris Holder ruszyli do 15 wyścigu, ale lepsi Torunianie i oni na 5-1. I teraz pytanie, czy ten duński czarodziej wykorzysta swoją prędkość. Już minął jednego z zawodników Musielaka i już się w pogoń za Chrisem Holderem. Jak na razie Toruń na prowadzeniu, ale robi to! Robi to i zrobił to nieprawdopodobnie! Przedarł się jak przez slalomowe tyczki, najpierw przez Musielaka, a teraz przez Chrisa Holdera i czaruje i wprowadza w ekstazę cały Ostrów. To się nie dzieje. Apator przegra po raz pierwszy, a Jeppesen za chwilę będzie tutaj noszony na rękach przez cały Ostrów. Jeszcze jedno okrążenie. Poezja tego zawodnika. 22 lata. Wszedł w 10 wyścigu i wszedł z takim przytupem, w takim stylu, w tak nieprawdopodobnym kosmicznym stylu, że zapewnia Ostrowi sensacyjną wygraną. Jonas Jeppesen z trzeciego miejsca, z piekła żużlowego, gdy wydawało się, że cały Ostrów zamilkł dosłownie, to po prostu zrobił nieprawdopodobną rzecz. Najpierw minął Musielaka, a później Chrisa Holdera. I to jest ten gość, to jest ten człowiek, który dziś jest bohaterem. 5 startów, 5 indywidualnych zwycięstw.